jak Maja wspomniała, nazywam się Adam, pracuję w firmie ScalaC i jakiś czas temu przeczytałem sobie książkę o Clojure i doszedłem do wniosku, że napiszę sobie przy użyciu tego języka jakąś aplikację webową. No i wydaje mi się, że nauczyłem się tego języka, chciałem powiedzieć po prostu, czego się nauczyłem i jak to zrobiłem. Więc na początku powiem o toolu, który służy do budowania Clojure. Jest to Leningen. Później trochę konceptów z samego języka, czyli programowanie współbieżne głównie Atom, Future, Promise i Delay. Później kompilator dla ClojureScripta, czyli Figwheel, który kompiluje ClojureScripta i frameworki, których można użyć do pisania w ClojureScripcie. I tak, Leningen to jest narzędzie do budowania. Jest to po prostu skrypt bashowy, który ściągamy sobie, dodajemy do puffa i jesteśmy w stanie go wykonywać, a dokładnie tak samo jak SBT albo Maven, czyli mamy plik konfiguracyjny, w którym specyfikujemy zależności, czyli biblioteki, które chcemy użyć w projekcie. Odpalamy tego Leningena, on ściąga biblioteki, kompiluje nam cały kod. Ale jest też inna opcja, jak możemy użyć Leningena, czyli możemy go użyć do możemy go użyć do stworzenia sobie nowego projektu z szablonu. Tylko mi wcięło edytor. O, jest. Dobra. Czyli jeżeli sobie mamy taką komendę, którą będzie pewnie lepiej widać tutaj, to mówimy sobie Leningen, zrób nam nową aplikację, użyj do tego szablonu z reagenta, no i następnie podajemy sobie jakąś nazwę. I to, co nam teraz ojej, po prostu może tak. To Clojure powinien nam ściągnąć zależności i wszystko, co jest potrzebne do tego projektu, poskładać to wszystko w ładną całość. Następnie możemy sobie takiego przygotowanego środowiska użyć w IntelliJ-u, czyli w takim pluginie Cursive, którego przynajmniej ja używałem do pisania. Sprawdza się całkiem dobrze. Importujemy projekt, tak jak normalny projekt w SBT, czyli wskazujemy plik Leningena, który zostanie wygenerowany. Wygląda po prostu tak, czyli to jest Clojure.cl. Jest tu dużo kodu, wszystko to Clojure, ale tak, żeby zacząć, nie do końca musimy kojarzyć, co jest od czego. Jedyne, co nam jest potrzebne, żeby zacząć przynajmniej z tym reagentem, o którym wspomniałem, no to odpalenie aplikacji. No i odpalenie aplikacji to po prostu wydanie komendy lane figwheel, czyli to nam odpala kompilację plików w Clojure, które są po stronie serwera i plików frontendowych, które są napisane przynajmniej tak, podstawowe szablony w ClojureScripcie. Mówię trochę szybko, więc jeżeli coś nie jest jasne, to proszę zadawać pytania. Więc przykład był. Dobra, nieważne. Dalej. Jeżeli chodzi o sam Clojure, Clojure to jest dialekt Lispa, Lisp, czyli Lisp Processing, czyli konstrukcje, które piszemy w Clojure i tak naprawdę cały program, to jest lista instrukcji, która jest po prostu strukturą danych. Czyli kod w Clojure to jest po prostu struktura danych, która jest wykonywana. Jest to o tyle istotne, że makra, które są dostępne w Clojure, pozwalają nam modyfikować tą strukturę danych. Czyli pisząc makro mamy dostęp do całego kodu i możemy go dowolnie przestawiać. Nie zawsze musi działać, ale mamy taką możliwość. Dodatkową taką specyfiką w Clojure jest zastosowanie odwrotnej notacji polskiej, czyli operator jest przed argumentami, nie ma infixów, postfixów. I takie coś, co przynajmniej mi się przydało, to komentarze w Clojure nie robimy tak jak standardowo w wielu innych językach przez dwa slasze, tylko przez średnik. Czyli jeżeli chcemy sobie napisać kawałek komentarza, chociażby w tym pliku, który definiuje projekt, na przykład od czego jest ta biblioteka, no to sobie go piszemy tu. Dalej. O makrach wspomniałem. No i z uwagi na to, że Clojure jest językiem funkcyjnym, więc definiujemy głównie funkcje i nimi operujemy. Definicja funkcji wygląda tak, czyli składa się ze słowa kluczowego, nazwy funkcji, dokumentacji. W przeciwieństwie do na przykład skali, dokumentacja nie jest dostarczana w formie komentarzy, tylko jest
tutaj taki dodatkowy parametr, który jest napisem, który jest dokumentacją. Tutaj mamy listę argumentów, a tutaj mamy już kod, który wykonuje ta funkcja. W tym przypadku jest to wywołanie funkcji println. Możemy tutaj podać dużo więcej wywołań. Znaczy nie mamy słowa kluczowego return. Funkcja zwraca to, co jest ostatnią tutaj, jakby to jest nazywane formą, więc w tym przypadku dostaniemy nil, ponieważ println nie zwraca żadnej wartości, tylko wykonuje akcję wypisywania elementów na ekranie. No i teraz możemy to sobie zobaczyć, ponieważ laingen dostarcza nam też REPL. No, to może tutaj. I mamy tak naprawdę parę opcji odpalania projektów, które są napisane w Clojure. Możemy je skompilować przy pomocy laningena do takiego Uber jara i odpalać po prostu przy pomocy java-jar. Inną opcją jest po prostu odpalenie laningena na serwerze. I wtedy mamy dostęp do całego środowiska i możemy praktycznie modyfikować działający kod produkcyjny, ponieważ komendy, które tutaj wykonujemy, wpływają na cały stan aplikacji. Nie jest to do końca bezpieczne, ale jest to możliwe. Wracając do przykładu, zdefiniowaliśmy sobie funkcję foo, która przyjmuje parametry a i b, a następnie wypisuje te parametry a i b. Żeby wywołać taką funkcję, musimy rozpocząć listę i w tej liście podajemy na początku nazwę funkcji, a później możemy to robić po przecinku bądź po spacji. Spacje i przecinki są tym samym w Clojure, czyli tak naprawdę mogę napisać tutaj sobie trochę przecinków, one są ignorowane. One służą tylko i wyłącznie temu, żeby można było sobie w jakiś ładny sposób ułożyć ten kod. To daje nam dokładnie to samo. Jeżeli nie podamy jakiegoś argumentu, dostajemy błąd, ponieważ Clojure sprawdza dokładnie, ile argumentów mamy w funkcji. I teraz przykład tego, żeby ta funkcja coś zwróciła, czyli 1. Po prostu ostatnia rzecz funkcji zawsze zostanie zwrócona. Może być to wartość, może być to wywołanie jakiejś innej funkcji. Po prostu nie mamy słowa kluczowego return i tak samo jak możemy sobie wywołać jedną akcję, tak samo możemy ją powtórzyć i dopisywać tak naprawdę tą listę tak jak nam się podoba. Dalej. Tak jak wspomniałem, częścią kodu w Clojure jest ten fragment dokumentacji. Możemy go wypisać. Do tego służy funkcja doc, która bierze po prostu funkcję i wypisuje jej dokumentację. Wygląda to w ten sposób. Tak samo możemy dostać się dosyć łatwo, mając odpalone środowisko, do dokumentacji innych funkcji, które są zdefiniowane w bibliotece Clojure, na przykład map. Jeżeli czegoś szukamy, to dobrym też miejscem, żeby zacząć, jest strona Clojure Docs, czyli dokładnie to samo, co mamy w konsoli, ale z lepszym interaktywnym searchem. Teraz dalej. Przy definiowaniu funkcji możemy też zdefiniować różne implementacje w zależności od ilości podanych argumentów. Podstawowa wersja, tak jak właśnie wygląda tak, ale możemy też zdefiniować w ten sposób, czyli kolejne implementacje, które mają się różnić w zależności od ilości argumentów, podajemy po dokumentacji w nawiasach. Działa to mniej więcej tak. Czyli wywołaliśmy pierwszą wersję, wywołaliśmy drugą wersję, a tej wersji nie ma, więc dostajemy błąd, że nie zdefiniowaliśmy wersji funkcji przyjmującej trzy argumenty. I tak samo jak w poprzednim przypadku, te listy, które tutaj mamy, również mogą być nieograniczone. Znaczy ograniczone tylko przez zdrowy rozsądek. Więc mamy dwa razy wypisany bar. Dalej. Postanowiłem o tym wspomnieć, ponieważ jest to rzecz, która po prostu w Clojure nie działa. Niedziałanie tej rzeczy polega na tym, że wyjątki, które dostajemy z języka bądź z interpretera,
w większości przypadków są bezużyteczne. Po prostu, jeżeli dojdziemy do momentu, gdy dostaliśmy wyjątek, że przekazaliśmy, ten wyjątek znaczy mniej więcej tyle, że przekazaliśmy coś, co zostało potraktowane jako funkcja, ale tak naprawdę jest wartością. I kompilator w żaden sposób nie mówi, gdzie to zrobiliśmy, tylko pokazuje nam dokładnie taką wiadomość. Jako przykład, może coś takiego. Czyli tak, na początku, czym jest fail i n? Są zdefiniowane tutaj. Czyli fail to jest po prostu funkcja, która przyjmuje jeden argument. Tym argumentem powinna być inna funkcja, która zostanie wykonana na każdym z tych elementów, które mamy w tablicy. No i mam tutaj zdefiniowaną taką funkcję, ale mam też zdefiniowaną stałą. Jeżeli przekażę tą stałą, to wynik będzie taki, że dostałem w pliku Clojure, core Clojure w linijce 2644 jakiś błąd. Czyli to jest standardowa biblioteka Clojure, prawdopodobnie miejsce, w którym jest zdefiniowany map. Czyli nie mówi mi to w żaden sposób, w którym miejscu popełniłem błąd i w takim przypadku, przynajmniej gdy pisałem tę aplikację, kończyło się to po prostu revertem do poprzedniej wersji i zaczynanie wszystkiego od początku. Może jest jakiś inny sposób, nie znalazłem. Jeżeli chodzi o community Clojure, to też bardzo silnie pracują nad tym, żeby poprawić reportowanie wyjątków w kodzie, żeby one mówiły więcej, ponieważ są przypadki, gdzie po wyjątku rzeczywiście da się dojść do przyczyny wyjątku, ale w większości przypadków, przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, nie. Po prostu jest moment, w którym należy cofnąć się do poprzedniej wersji. Albo zacząć, jeżeli kod jest wystarczająco mały, to można w jakiś sposób debugować to ręcznie. Teraz przechodząc dalej, powiem trochę o konceptach, które są w Clojure dotyczące programowania współbieżnego. Czy są jakieś pytania dotyczące tego, co było do tej pory? Czy to w ogóle jest zrozumiałe? Tak. Tak, to dobrze. No więc po kolei. Atom to jest po prostu takie pudełko na dane, które zapewnia spójność danych, które są modyfikowane przez wiele procesów naraz. Jest to zaimplementowane przez, w przypadku Java, poprzez Software Transactional Memory, które pod spodem jest w stanie ogarnąć modyfikację tego obiektu. Dodatkowo modyfikować ten obiekt można tylko i wyłącznie przez funkcje, które są podawane do obiektu. Czyli mamy na przykład taki atom, który będzie zawierał mapę. Mapa to jest struktura danych wbudowana w Clojure. Mapę definiujemy w ten sposób, że podajemy klucz wartość i w ten sposób możemy, parami klucz wartość definiujemy całą mapę. Mamy oczywiście funkcje, którymi możemy budować mapę, ale to jest najprostszy sposób, żeby ją zbudować. No i teraz mamy taki atom, w którym jest mapa, ale jak sobie go weźmiemy, to mamy właśnie to opakowanie. Żeby wypakować wartość z tego atomu, mamy taki znaczek małpy. W ten sposób dostajemy tą wartość, która jest wewnątrz. Jeżeli chodzi o samo modyfikowanie, to tu jest na przykład funkcja, która operuje na mapach. Ta funkcja bierze mapę i dodaje do niej, do mapy in, która może po kolei. Mamy atom nazwa. Na atomie nazwa wywołujemy funkcję swap. Funkcja swap przyjmuje funkcję, która ma zmodyfikować ten atom i rezultat działania tej funkcji jest nową wartością, która jest w atomie. Więc w tym przypadku chcemy sobie wziąć to, co mamy, dodać do tego przez funkcję asoc dodatkowy klucz bb, który będzie miał wartość 33. Więc po prostu nam to działa. I teraz atomy mamy również dostępne po stronie ClojureScriptu, przy czym nie są one standardową częścią Clojure, ponieważ nie mamy wielowątkowości w ClojureScriptie, więc trochę bez sensu, ale są dostarczane przez reagenta i są używane do przechowywania stanu w aplikacji webowej po to, żeby był spójny. Czemu ten swap jest z wykrzyknikiem? Po prostu nazwa. Wymyślili sobie wykrzyknik na końcu, to tak jest. Można używać większej ilości znaków niż w standardowej Javie, ale jeżeli chodzi o, no nie robiłbym tego. Są funkcje, które składają się z samych znaczków,
czyli strzałeczki, nie strzałeczki, ale to ciężko się czyta. Bardzo często się stosuje, na przykład daje się znak zapytania, zamiast na przykład nazywać coś true albo coś takiego, po prostu jest true i znak zapytania albo coś takiego. Prawdopodobnie, znaczy ja bym podejrzewał, że w tym przypadku wykrzyknik oznacza to, że coś modyfikujesz, że możesz coś zepsuć. Że nie. Skreślenie convection na tym. Tak. Dalej. Trochę bardziej przydatne są te. Future to jest dokładnie, to jest podobna koncepcja, co w, podejrzewam, w Scali i w Javie, czyli tworząc future, odpalamy sobie nowy wątek i w tym nowym wątku wykonuje się funkcja, która jest zdefiniowana wewnątrz tego futura. Czyli tu mamy przykład futura, który na początku śpi sobie przez 2 sekundy, a później wypisuje coś na konsoli. Więc. I future, po tym jak go wywołamy, zwraca nam coś takiego. I to jest uchwyt, bądź można to sobie nazwać promise, którym jesteśmy w stanie się do tego futura dostać. I możemy na przykład na takiego futura poczekać. Ponieważ future, tak jak trochę tak jak atom, może w sobie zawierać wartość, która jest wynikiem wywołania tej funkcji, która wykonywała się w osobnym wątku. W tym przypadku tej wartości nie ma, dlatego że mamy wypisywanie na konsolę. Ale gdybyśmy dodali sobie tutaj 1, to wystarczają. No, OK. Bye. I teraz, jeżeli chcemy sobie poczekać na tego futura, to nie dostaniemy od razu prompta, tylko dostaniemy prompta dopiero w momencie, kiedy future się skończy. Czyli aktywnie czekamy sobie w wątku na wartość, którą dostarcza ten future. No i tą jedynkę, którą mamy na końcu, która może być dowolnym wywołaniem funkcji, dostajemy po okresie oczekiwania. I teraz, jeżeli mamy takiego futura, to on się wykonuje tylko raz. Czyli możemy sobie przypisać taki future do stałej. I w ten sposób na niego poczekać, ale gdy czekamy już kolejny raz, no to mamy od razu wartość. Podobnym, ale trochę innym elementem jest delay. Różnica polega na tym, że delay nie jest wykonywany od razu, czyli musimy w jakiś sposób. Delay jest takim bardziej odpowiednikiem taska, z koncepcji taska z innych języków, że mamy taki wykonywalny blok kodu, który my w odpowiednim czasie możemy uruchomić. Do wykonywania delaya służy funkcja force, czyli to jest taka osobna funkcja specjalnie dla delaya, ale możemy też użyć małpy po to, żeby poczekać na delay, które w rezultacie spowoduje jego uruchomienie i wykonanie. Delay, tak samo jak future, wykonuje się tylko raz. Czyli czekamy. No i dostajemy 23. Czyli tak jak w przypadku każdej innej funkcji, wartość zwracana to jest to, co mamy na końcu. Innym konceptem jest promise. Promise to jest obiekt, takie pudełko, na które również możemy czekać, ale czekamy aż do momentu, aż ktoś włoży do tego pudełka jakąś wartość. I pakowanie wartości wykonujemy przy pomocy funkcji deliver. Czyli mamy promise w jakimś jednym wątku, odpalamy sobie wiele futurów i możemy w momencie, gdy pierwszy z tych futurów dostarczy jakąś informację do promisa, możemy wtedy zareagować i wykorzystać tą informację i w jakiś sposób ją przetwarzać. Na przykład pytamy się serwer o dane użytkownika i w momencie, gdy future utrzyma te dane użytkownika w innym wątku, on może przekazać te dane do promise, promise przestanie czekać i kod zacznie się wykonywać dalej. No i w przypadku promise również czekanie jest tylko i wyłącznie na pierwszą wartość. Przykład jest taki i możemy sobie w future'ze wywołać deliver.
i podać nazwę tego promisa, którego chcemy dostarczyć. I na końcu wartość, czyli na przykład 42. I teraz mamy, czekamy sobie, aż ten future nam coś dostarczy i w tym momencie mamy już tą wartość i każde kolejne odwołanie zwraca nam tą samą wartość. Czyli takie podstawowe bloki do budowania aplikacji wielowątkowych. Dalej mamy inny, dosyć interesujący element Clojure'a, czyli argumenty, które przekazujemy do funkcji możemy określić ich strukturę, której wymagamy. I na podstawie tej struktury odwoływać się do poszczególnych elementów, które są w tym argumencie. Czyli zamiast wymagać jednego argumentu, który może być w tym przypadku tablicą danych, możemy wymagać tablicy danych, która będzie dwuelementowa i w ten sposób mieć od razu dostęp do tych dwóch elementów. Podobna koncepcja jak pattern matching w skali. Czyli ciach. I teraz przekazujemy parametr, który jest tablicą. Jako pierwszy, jako elementy podajemy 1 i 2. Jeżeli przekażemy coś, co jest dłuższe, to cała reszta, która nie zmeczowała się do tego wzorca, zostanie odrzucona i pominięta. Krótsze? Już. Po prostu elementy, których nie ma, będą puste. Czyli jest nil. Jeżeli interesują nas elementy, które są tam dalej, wtedy możemy użyć takiego operatora, który całą resztę elementów, które się nie zmeczowały, wpakuje nam do jednej zmiennej. No i w tym przypadku mamy źle, dlatego że przekazałem 5 argumentów, a nie jeden argument jako tablicę. Czyli dostaliśmy pierwsze 2 A i B i całą resztę w formie trzeciego argumentu. I co ważne, warto tutaj zauważyć, niektóre języki, znaczy wszystkie języki programowania przyzwyczaiły nas do tego, że zwykle to, co podajemy do funkcji, możemy się spodziewać czegoś podobnego na wyjściu. W tym przypadku jest to zupełna nieprawda. Wyjście zwykle nie ma nic wspólnego z wejściem, jeżeli chodzi o strukturę danych. Jeżeli chodzi o dane, to tak, ale tutaj jako wejście podaliśmy tablicę, ale jako wyjście otrzymaliśmy listę. Czyli te ostatnie 3 elementy, one już nie są w tablicy, one są w liście. Więc to jest taki, nie wiem, czy feature, czy przypadłość Clojure, o której też trzeba pamiętać. Tak samo jak podajemy, czasami ta zamiana jest też w drugą stronę, że podajemy sobie listę, dostajemy tablicę, a czasami mamy też, musimy się po prostu nastawić, że to będzie kolekcja. Czasami nie jest zdefiniowane, jakiego typu ta kolekcja będzie. Bądź po prostu przeczytać dokumentację. W przypadku czytania dokumentacji jest o tyle prosto, że jeżeli używamy plugina do IntelliJ'a, czyli Cursiva, to on ma dosyć dobre rozwiązywanie bibliotek. To znaczy, mając tutaj mapa, który jest standardową funkcją z Clojure, możemy się do niego doklikać i mamy kod źródłowy mapa. Czyli jeżeli coś jest niejasne, zawsze możemy się odwołać do biblioteki bądź do kodu. Idąc dalej, idąc dalej tym, że nie możemy być pewni tego, co mamy na wyjściu, jeżeli do funkcji, którą zdefiniowaliśmy przed chwilą, podamy sobie napis zły cudzysłów przy kopiowaniu z prezentacji. To podaliśmy napis, a na wyjściu otrzymaliśmy pojedyncze znaki, przy czym ostatnie znaki nie są napisem, tylko są kolekcją pojedynczych znaków. W podobny sposób możemy destrukturyzować mapy. To jest tak naprawdę trzecia podstawowa struktura danych, której używamy w Clojure, czyli lista, tablica i mapa. Destrukturyzowanie map jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ podajemy klucz, który nas interesuje, jako drugi parametr, a jako pierwszy parametr podajemy nazwę zmiennej, pod którą ma być wstawiona wartość, która jest w tym kluczu w mapie.
i definiujemy mapę, która ma na przykład tylko jeden klucz, ma klucz AA z wartością 1. Czyli dostaniemy, podobnie jak w przypadku tablicy, te parametry, których nie udało się zmeczować, są po prostu ustawiane na puste. Jeżeli dodamy coś za dużo, czyli dodamy klucz CC23, to on jest ignorowany. Przepraszam. Tak. W przypadku... I tutaj mamy... MC. Czyli tutaj nie za bardzo da się zrobić ten dodatkowy element. Chyba, że to jest... Nie. Dobrze, dalej. Przykłady w destrukturyzacji w aplikacji. I teraz przechodząc już do rzeczywistego kodu, który jest fragmentem aplikacji, o którym wspominałem wcześniej. Gdzie możemy używać tego destrukturyzowania? Na przykład w definiowaniu ścieżek, które nasza aplikacja webowa ma obsługiwać. Czyli mamy... To jest znowu kolejny fragment, który jest częścią frameworku, który jest używany do obsługi części backendowej aplikacji. W tym miejscu definiujemy ścieżki, które ta aplikacja ma obsługiwać. Ścieżki definiujemy poprzez podanie nazwy metody, która jest używana do dostępu do tej ścieżki. Następnie w tym miejscu dostajemy argumenty, które powinniśmy wykorzystać, a tutaj powinniśmy dostarczyć funkcję, która odpowie na to zapytanie, które zostało skierowane. Czyli w tym przypadku funkcję, która odpowie na geta skierowanego na subscription, który będzie miał puste argumenty. I w tym przypadku, jeżeli mamy posta, no to w poście mamy... Struktura posta jest opisana w dokumentacji frameworka, który, przepraszam, jest użyty, czyli w tym przypadku jest to HTTP kit. I pośrednio również w dokumentacji Ringa, ponieważ z uwagi na to, że konwencje są podobne, to HTTP kit ma dokumentację, która wygląda jak 3 strony A4, czyli jest bardzo uboga. Można się wtedy posiłkować dokumentacją tego drugiego frameworka. Więc wiemy, że jeżeli dostajemy zapytanie na post, to z dokumentacji wiemy, że mamy tam parametry i te parametry definiujemy już sami po stronie zadawania zapytania. Czyli mamy tak jak no standardowe parametry w zapytaniu HTTP, czyli nazwę, wartość. I te parametry nazwa, wartość są tłumaczone na mapy i tutaj mamy dostęp do tej mapy. I ten klucz token tu jest tłumaczony na napis token, który chcemy znaleźć w parametrach. Jeżeli on się tam znajduje, to pod zmienną token zostanie postawiona wartość, która była pod tym kluczem. I w ten sposób możemy sobie destrukturyzować zapytania HTTP, wyciągając z nich tylko to, co jest nam potrzebne do dalszego wywołania funkcji. Taki przykład, gdzie to się może przydać. Dalej. Kolejnym motywem, podobnym do tego, co w Elmie, tak samo jak możemy sobie pipować w Elmie, tak samo w Clojure pipowanie nazywa się threading, czyli mamy makra, które w odpowiedni sposób modyfikują nam kod tak, żeby pisząc coś takiego, Clojure widział coś takiego. Oczywiście, może żeby pokazać, co to robi. STR to jest funkcja w Clojure standardowa, która służy do konkatenacji napisów, czyli konkatenuje dowolną ilość napisów, ale z uwagi na przykład, który chciałem pokazać, założyłem, że może przyjmować tylko dwa parametry. I w tym przypadku, jeżeli chcemy skonkatenować długi napis, bądź wywołać funkcję, które przyjmują dwa parametry i wynik z jednej funkcji powinien zostać przekazany do drugiej funkcji, zamiast pisać to w ten sposób, co jest nieczytelne, możemy użyć makra, które nazywa się myślnik znak większości i to jest nazwa własna tego makra. Makro działa w ten sposób, że przyjmuje wartość i wywołania funkcji, które chcemy
żeby następowały po sobie. I te wartości, które, znaczy pierwsza wartość zostanie podstawiona jako pierwszy argument kolejnej funkcji, to wywołanie zostanie podstawione jako pierwszy argument kolejnej funkcji i tak dalej. Ostatecznie dostajemy to samo. Jeżeli chcemy sobie sprawdzić, co tak naprawdę robi, bądź sprawdzić dokumentację, możemy użyć standardowej funkcji do sprawdzania dokumentacji w Clojure. Czyli po prostu bierzemy elementy z listy i pierwszy element z listy wstawiamy do drugiego elementu jako pierwszy argument funkcji. Mamy też makro, które działa w drugą stronę, czyli wstawia pierwszy element z listy jako ostatni argument drugiej funkcji. Znowu. Ten cudzysłów. Jakieś pytania? Jakbyś chciał napisać makro, które wygląda podobnie tutaj jak to wywołanie, tylko nie musiałbyś podawać str za każdym razem? Jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. Mogę napisać makro, które przyjmuje sobie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko w Clojure jest strukturą danych, czyli w tym momencie moje makro miałoby listę tylko i wyłącznie składającą się z tych wartości i mógłbym przed każdą wartością, zaczynając od drugiej, dopisać str. Stworzyć listę, wpakować w tą listę str i tą wartość i ostatecznie kod, który bym wyprodukował, wyglądałby tak. Następnie Clojure rozwinąłby kolejne makro, czyli to, i dostałby kod, który wygląda tak. I ten kod zostałby wykonany. To jest akurat dobre w Clojure, że to nie jest żaden bajkod, tylko to są po prostu struktury danych, które są wykonywane i w czasie wykonania masz do nich dostęp. Więc tym razem może to zadziała? Zadziałało. Czyli w tym przypadku bierzemy sobie argument, który jest pierwszym argumentem makra i wstawiamy go jako ostatni argument str-a. Czyli tak naprawdę możemy sobie napisać to jeszcze tak. I ten cały napis, który został tutaj skonkatenowany, został wstawiony za 111, czyli jako ostatni argument funkcji. Tak tylko dla przykładu. I to jest część Clojure'a, którą chciałem pokazać. Część, która wydała mi się interesująca i w jakiś sposób przydatna rzeczywiście w pisaniu aplikacji. Czy są jakieś pytania? Czy ktoś rozumie, o czym mówię? Miałam inne pytanie. Proszę. Mówiłeś, że tam przeczytałeś jakąś książkę i na podstawie, chciałeś pokazać, czego się nauczyłeś. Tak. Czy poza tą książką jeszcze musiałeś jakoś tam googlać i tak? Tak, jak najbardziej. A jaka to była książka? Clojure for Brave and True. To książka była podstawą, która jakby zaczęła moje zainteresowanie, jeżeli autobiografia, i później to doszło do tego dużo dokumentacji. Dokumentacja przede wszystkim z tej strony Clojure Docs. Tam jest bardzo dużo wiedzy odnośnie praktycznie każdej funkcji w Clojure standardowej. Więc opierając się na tych rzeczach. Dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania do tej części, czy do struktur danych, do tego, jak pisze się w Clojure? Ogólne pytania? Nie. To teraz przechodząc dalej, chciałbym pokazać rzeczywiście działającą aplikację, czyli backend i frontend napisane w Clojure, odpowiednio w Clojure i w ClojureScript. Tu jest ta działająca aplikacja. Aplikacja działa w ten sposób, że mamy usługę Stripe. Stripe to jest usługa, która służy do przetwarzania kart płatniczych. Jest to rzeczywiście usługa, którą można przyjmować płatności w sklepach internetowych, ale ma też swoją taką wersję demonstracyjną i ta aplikacja jest podpięta do wersji demonstracyjnej. Nie mamy żadnej bazy danych. Jedyne dane, które mamy, opierają się na zapytaniach z serwera Stripe'a. Do serwera Stripe'a dostajemy się poprzez token i API. Token jest zaszyty w plikach konfiguracyjnych, żeby pokazać, że to rzeczywiście działa. Niestety nie działa. A nie działa dlatego, że jest wyłączone. Czyli w ten sposób startujemy aplikację. I w tym momencie Clojure, jeżeli wykryje jakieś zmiany, to kompiluje pliki Clojure i ClojureScript.
Dodatkowo odpalenie aplikacji przez Layin Figły daje nam interaktywną edycję ClojureScripta. To znaczy, że zmiany, które mamy w edytorze, są automatycznie zaciągane do strony i nie jest wymagane przeładowywanie strony, żeby je zobaczyć. Tak samo jak tutaj nie nacisnąłem żadnego przeładowania, ale z uwagi na to, że serwer Figwheela został włączony, aplikacja zaczęła działać i mamy error. Widomy znak, że zaczęła działać. Widomy znak. Tak, teraz już zaczęła działać lepiej. Chyba Wi-Fi nie było wystarczająco szybkie. Więc teraz tak, tak jak wspominałem, aplikacja służy do zarządzania subskrypcjami. Możemy sobie tam subskrypcję anulować, bądź ją dodać. I możemy ich sobie nadodawać trochę więcej i po prostu poczekać, aż wszystkie się dodadzą i odświeżą. Teraz jeżeli chodzi o rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w tej aplikacji, to tak. Nie jest to zbyt dobra architektura, ponieważ cały kod jest w jednym pliku, ale mamy tylko 200 linii kodu. Więc stan aplikacji jest trzymany w atomie, o którym wspominałem wcześniej, w dwóch atomach, dlatego że chciałem rozdzielić stan aplikacji, który jest informacjami pochodzącymi ze Stripe'a, od stanu aplikacji, który jest po prostu elementami graficznymi. Czyli jak tutaj można zauważyć, po kliknięciu na unsubscribe przycisk jest wyłączany i wyłączenie tego przycisku jest obsługiwane poprzez ustawienie wartości w atomie. I na podstawie tej wartości w atomie komponent reagenta jest przerysowywany, przy czym nie zajmujemy się dostarczeniem tej wartości do tego komponentu. Jedyne co, to musimy powiedzieć, że chcemy w tym atomie mieć konkretną wartość i od wartości w tym atomie uzależnić komponent. Przykład mamy tutaj. Czyli tak, jako... Oczywiście. Tylko za chwilkę. Widać, czy jeszcze nie? Dobrze, więc jeżeli chodzi o to, w jaki sposób konstruujemy HTML-a, nie mamy osobnych templatek, tylko HTML jest konstruowany również jako struktura danych w Clojure, która następnie jest rysowana jako HTML, czyli zamieniana na znaczniki HTML. Odpowiedzialna za to jest biblioteka Hiccup i jest ona chyba częścią reagenta, ale można jej też użyć osobno po stronie serwera, jeżeli chcemy formatki mieć po stronie serwera, je tam rysować, ewentualnie modyfikować na podstawie stanu serwera. Jeżeli chodzi o same komponenty, które mamy do wykorzystania, to konstrukcja jest bardzo prosta. Jest to po prostu tablica, która zawiera jako pierwszy element nazwę znacznika HTML, który chcielibyśmy w tym momencie użyć, czyli do znacznika div mamy po prostu div. To, co widzimy tutaj dalej, to są klasy CSS-owe, które chcemy przypisać do tego znacznika. Następnie mamy też dostęp do innych parametrów, które normalnie moglibyśmy ustawiać poprzez HTML, czyli na przykład onClick. I te parametry podajemy zaraz za nazwą elementu jako mapę. Czyli w tym miejscu mogę przypisać sobie do onClicka jakąś funkcję, mogę przypisać sobie do stylu jakieś konkretne parametry, czyli ustawić, nie wiem, czcionkę na czerwoną czy coś takiego. Jeżeli chodzi o to, co wspominałem wcześniej, to mam tutaj taki parametr UI locked. Ten parametr jest ustawiany wyżej na podstawie funkcji isLocked. Funkcja isLocked pod spodem po prostu bierze sobie atom, czyli UI state, i z tego atomu wyciąga wartość czyli tak, na początku wyciągamy mapę, która jest w środku, i z tej mapy wyciągamy po kluczu locked to, co jest pod tym kluczem, i pod tym kluczem znajduje się tablica identyfikatorów elementów, które są zablokowane, a następnie sprawdzamy, czy identyfikator, który dostaliśmy w funkcji, jest w tej liście. Jeżeli jest w tej liście, to UI is locked jest ustawiany wtedy na true i w zależności od tego, jak jest ustawiony ten UI locked, odpowiednio rysujemy ten komponent, czyli ustawiamy jego wartość disabled na true bądź false, w zależności od UI locked, a następnie odpowiednio modyfikujemy zachowanie przy kliknięciu. Czyli to się dzieje praktycznie
automatu. Dodatkowo możemy na podstawie takiego zdefiniowanego parametru w atomie modyfikować HTML-a, czyli rysować inne komponenty w zależności od tej wartości. Czyli jeżeli mamy tutaj unsubscribe i klikniemy, to nam to się zmienia, może to powiększę. To nam to się zmienia na loading. I pojawia się klepsyderka. Tak samo tutaj. I nie ma w tym żadnej imperatywnej części kodu, która mówi po prostu w tym momencie to zmień, tylko uzależniamy sobie od globalnego stanu, który jest trzymany w jakimś miejscu, zachowanie komponentów i ten stan modyfikujemy, przez co wpływamy na zachowanie tych komponentów. No i to jest mniej więcej o co chodzi w reagencie. Czyli takie zebranie stanów w jednym miejscu i dodatkowo komponenty, które na ten stan reagują. Czy są pytania? Czy jest to zrozumiałe? Czy jest to niezrozumiałe? Czy jest niezrozumiałe? No to idziemy dalej. Dodatkową rzeczą, którą chciałbym pokazać, jest to, czym wspominałem wcześniej, czyli ten hot reload. Chciałbym znaleźć sobie ten element. Czyli mamy element. To, co teraz zrobiłem, to zapisałem i po pewnym czasie on się zmienił. Przy czym mamy tutaj komponenty, które są generowane dynamicznie, więc one powinny się przeładować. Niestety Wi-Fi nie żyje. To też czasami nie działają. Dodatkowo, co jest również przydatne w samym Figwheelu, czyli komputatorze do ClojureScripta, to jeżeli popełnimy jakiś błąd, czyli dodamy sobie tutaj za dużo nawiasów kwadratowych, to dostaniemy komunikat o tym błędzie w takiej ładnej formie graficznej, gdzie mamy kod i mamy pokazane palcem, że coś się nie zgadza, czyli w tym przypadku unmatched delimiter. Nie jest to zbyt opisowe, ale jesteśmy w stanie po tym w jakiś sposób dojść, szczególnie, że zapisując te zmiany na bieżąco, jesteśmy w stanie cały czas monitorować tego Figwheela. Więc jeżeli nam coś wyskoczy, to praktycznie mamy miejsce w kodzie, które zmienialiśmy i prawdopodobnie przyczyniło się do wystąpienia błędu. Jeżeli sobie to cofniemy, no to komunikat zniknie i mamy z powrotem stronkę. Dobrze. To teraz tak. Zakładam, że nie było. Nie. Czy są jakieś pytania do poprzedniej części, czy nie? Nie. To idąc dalej, poza tym frontendem, którego użyłem do komponentów, które się odrysowują i przechowują stan, użyłem jeszcze tego serwera HTTP, który jest jednocześnie, znaczy ta biblioteka zawiera sobie jednocześnie klienta i serwer. Jest on używany do komunikacji ze Stripe'em, czyli tak jak próbowałem pokazać wcześniej, to jest część odpowiedzialna za definiowanie ścieżek i definiowanie jest po prostu konwencją, że mamy ścieżkę, po czym mamy argumenty i funkcję, która powinna korzystać z tych argumentów. Funkcja to jest normalna funkcja w Clojure, może być to dowolny kod. Jeżeli chodzi o zapytania HTTP, to również użyłem HTTP kita. Przy czym tu już jest trochę ciekawiej, ponieważ pytając się o coś zewnętrznego, zewnętrzny serwer, chcielibyśmy to zrobić asynchronicznie i HTTP kit umożliwia właśnie zapytania asynchroniczne, które są oparte na promysach, o których mówiłem wcześniej. Czyli wysyłając zapytanie, czyli o tutaj. Wysyłając zapytanie, czyli polega to na wywołaniu metody, którą przekazujemy w innej funkcji. Tutaj mam taką funkcję pomocniczą wrap call, którą napisałem tylko i wyłącznie po to, żeby nie powtarzać tego całego kodu w różnych innych miejscach. Wrap call przyjmuje metodę, której chcemy użyć do zapytania, endpoint, na który chcemy to zapytanie wysłać i secret, czyli to jest po prostu
secret key od Stripe'a, który jest wykorzystywany przy requestach do potwierdzania autentyczności tych requestów. Tylko i wyłącznie jako dodatkowy parametr do platformy. Wywołanie zapytania polega na wywołaniu tego elementu jako funkcji, czyli tutaj tej metody, przekazywanej jako argument, podaniu URL-a i podaniu skonstruowanego requesta. Request to jest po prostu mapa, która zawiera odpowiednio zdefiniowane w dokumentacji klucze, które musimy dostarczyć. I po zadaniu takiego requesta mamy promise i z tym promisem do tego promisa zostanie dostarczone albo zapytanie, albo błąd, który został wygenerowany bądź przechwycony przy okazji obsługiwania tego zapytania. No i tak jak tutaj widać, to jest po prostu, to jest synchroniczne czekanie na ten promise, ale jest ono zrobione wewnątrz futurea, czyli tak naprawdę nie blokujemy głównego wątku. Czyli czekamy na promise, ale w innym wątku, ponieważ jest to future. I w tym momencie możemy sobie tak tworzyć łańcuchy, które będą nie blokować głównego wątku i będą przetwarzać asynchronicznie dane, które przychodzą. Tak więc w tym przypadku nie chcę przetwarzać bezpośrednio odpowiedzi HTTP, którą dostanę z HTTP kita, tylko chcę z niej wyciągnąć odpowiednie elementy i chciałbym, żeby ten future dostarczył mi odpowiednią strukturę danych, na której będę mógł dalej operować. I tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku futurea wartość, która się tam znajdzie na końcu, to jest ostatnia wartość, ostatnie wywołanie funkcji. W tym przypadku jest to if. Jeżeli dostanę w tym ifie błędy, to znajdzie się tam komunikat o błędach. Jeżeli nie dostanę tam błędów, to znajdzie się tam odpowiedź, która jest odpowiednio już poformatowana i z polami, które mogę obsłużyć dalej w aplikacji. Czyli dodać sobie warstwę abstrakcji między API Stripe'a a moją aplikacją i mniej więcej tyle. Idąc dalej, w niektórych przypadkach istnieje konieczne zapytanie dwóch endpointów. Czyli chcę zapytać jeden endpoint, po tym jak dostanę odpowiedź na przykład zakończyć subskrypcję komuś, chcę najpierw wiedzieć, czy ktoś tam subskrypcję miał. Czyli chcę najpierw zapytać o subskrypcję, poczekać na odpowiedź i po tym jak dostanę tam odpowiedź, zadać kolejne zapytanie i dopiero chciałbym dostać w futurze wartość tego ostatniego zapytania. No i w tym przypadku mam subscription IDs, które są definiowane jako wszystkie subskrypcje, które są dla tego customera. Get customer subscription bierze customera i pyta o tego customera, zwracając future. I z tego customera jest wyciągane przez threading, czyli biorę sobie mapę i z tej mapy wyciągam responsa. Response jest kolejną mapą. Z tej mapy wyciągam subskrypcję i znowu mamy mapę i z tej mapy wyciągam data. I to jest dopiero to, co mnie interesuje, ponieważ to są subskrypcje mojego customera. I w ten sposób robię sobie future, który dostarczy mi tą listę. I na podstawie tego feature'a czekam na niego i później wykorzystuję te identyfikatory subskrypcji do sprawdzenia, czy to, co przyszło mi do skancelowania, rzeczywiście jest w tym zbiorze. Jeżeli jest w tym zbiorze, to następnie wywołuję sobie future, w którym znowu czekam, ale tym razem już na usunięcie tej subskrypcji z serwera, czyli tutaj zadaję dopiero to konkretne zapytanie do Stripe'a, żeby mi usunął tą subskrypcję. Takie przykład użycia future'ów w zagnieżdżeniach. Pytania jakieś? Jest to zrozumiałe? Nie. No dobrze. Dobrze. Przykład był. Dalej. O hiccupie już wspomniałem wcześniej, czyli jest to biblioteka, którą możemy użyć do frontendu, jak i do backendu, żeby ze struktur danych produkować sobie HTML, który jest, struktura danych w moim przynajmniej przekonaniu jest dużo łatwiejsza w zarządzaniu i obsłudze. Tak jak wspomniałem, hiccupa można użyć po stronie ClojureScriptu, ale można też go użyć po stronie serwera. I tu jest na przykład użycia po stronie serwera,
Czyli jeżeli zapytam się getem po subscription, to chciałbym, żeby jako odpowiedź, przepraszam. Tak, oczywiście. Proszę. Żeby jako odpowiedź została wysłana klientowi, został wysłany klientowi wynik działania funkcji loading page. No i w tym loading page'u mamy właśnie hiccupa, czyli definiujemy sobie stronę, która jest HTML, która ma być HTML5, czyli zgodnie z tymi wszystkimi nagłówkami, które musimy umieścić w headerze. Tutaj mamy head, czyli nasze nagłówki dołączające na przykład CSS-y Bootstrapa, CSS-y, które są skompilowane z LESA i taki element, który jest potrzebny, żeby zapytania pomiędzy stroną klienta a serwera działały. Jest to dodatek, który musiałem dodać z uwagi na zmianę serwera z Ringa na HTTP Kit. Dlatego, że standardowo szablon, z którego stworzyłem ten projekt, korzystał z innego serwera HTTP, chciałem go zmienić i z uwagi na to, że one nie do końca współpracują ze sobą dobrze, czy też podmiana nie wychodzi dobrze, musiałem dodać po prostu taki boilerplate. Jest to copy-paste z Stack Overflow, zapewniający to, że ten serwer działa z template'em dla Ringa. I teraz tak, czyli tutaj mamy head, no i mamy body, w którym dodajemy sobie mount target. Mount target też to jest kolejna zdefiniowana stała, czyli kolejna część struktury danych, z której możemy sobie później złożyć całą stronę. I to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o hiccupa. Reagent wspomniałem wcześniej. I teraz tak jak książka, z której korzystałem, żeby się cokolwiek nauczyć o Clojure, to jest Clojure for Brave and True. Jest dostępna online za darmo do przeczytania, więc bardzo zachęcam, ale tym bardziej zachęcam, żeby za nią zapłacić autorowi. Jest dostępna w formie e-booka na Amazonie. Dodatkowo Clojure TV jako źródło takich nowinek o Clojure, czyli z ostatnich konferencji, które się niedawno wydarzyły, tam są dodawane po prostu toki. No i Reagent Project, żeby dowiedzieć się trochę więcej odnośnie tego, w jaki sposób rzeczywiście tam pod spodem jest obsługiwany ten stan, odświeżanie komponentów i w jaki sposób jest opakowany React. Tak więc dziękuję za wysłuchanie. Czy są jakieś pytania? Prawdopodobnie tak, ale jeżeli chodzi o takie, nie wiem, coś się może komuś teraz przypomniało, pojawiło, jakaś wątpliwość odnośnie czegoś związanego z Clojure, z ClojureScript. Czy ja bym bardzo zapytał, jakie jest twoje opinie na temat użycia ClojureScript po stronie frontendu? To jest jakby dla ciebie łatwa rzecz, czy łatwość i przyjemnie się tego używa? Tak, bardzo łatwo i bardzo przyjemnie się tego używa. Ale w pewnym momencie trzeba też dbać bardzo o strukturę kodu i o to, żeby nie pójść w łatwe używanie, po prostu dodając feature'y bez zapanowania nad tym, ponieważ możemy dojść do takiego stanu, gdzie dostajemy wyjątki, ale nie jesteśmy w stanie namierzyć. Tak samo jak w przypadku podstawowego Clojure'a. I istotne są też testy, żeby testować, żeby pisać bardzo dużo testów, które normalnie w języku typowanym są obsługiwane przez kompilator. Nie. ClojureScript i należy oddzielić Clojure jako język od kompilatorów, czyli tam figwida, czyli od konkretnej implementacji. Clojure jest bardzo powiązany z platformą, na której jest wykonywany. I jako przykład mogę pokazać odwołania się do JavaScriptu w ClojureScriptie, czyli tutaj mamy normalne datetime API z przeglądarki, do którego odwołujemy się w ClojureScriptie. Nie ma żadnych właśnie pomostów, tylko po prostu piszemy kod, który jest trochę przeformatowany i pakowany jako JavaScript. Więc to jest bardzo silnie powiązane z tym, co mamy dostępne na platformie. Tak samo jak wielowątkowość jest dostępna w przypadku Java, w przypadku JavaScriptu nie. Więc atom, którego tutaj używam, on nie jest standardowym atomem wziętym z biblioteki Clojure, tylko jest to atom dostarczony przez reagenta. W układzie, który pokazywałeś, miałeś pojedynczy atom z całym state'em, UI-owym.
tak? Tutaj. Mieć state na poziomie komponentu, przykładowo tego patola, mhm. Mieć atom. Tak, możesz mieć atomów ile chcesz. Przy czym musisz mieć do niego referencję, czyli jakąś nazwę albo wpakować go w tablicę, żeby móc się do niego odwołać i zacząć zmieniać stan atomu bądź wyciągać wartości, które tam są. Jeszcze jakieś pytania? Jakub? No, generalnie się na nie chodzi, używam bardzo dużo różnych kolorów. Jaki jest twój ulubiony? Czerwony. Czerwony. Dlaczego czerwony? Myślę, że to jest preferencja osobista. Tak więc dziękuję.